Składamy sobie życzenia na Boże Narodzenie i na Wielkanoc, ale nie składamy na początek Wielkiego Postu. Uświadomiłem sobie to, kiedy posypałem głowy wiernych w naszej bielskiej katedrze i kiedy jeszcze wcześniej czytałem orędzie papieża Franciszka. Dlaczego nie składać życzeń na Wielki Post? Przecież to bardzo ważny czas, w którym może się bardzo wiele zmienić w naszym życiu. Możemy dokonać wielu zwycięstw, możemy uwierzyć w siebie, możemy zacząć zupełnie inaczej żyć. Jeżeli tak się dokona, to łatwo będzie w dniu zmartwychwstania Chrystusa pozbierać te wszystkie nasze zwycięstwa, wszystkie walki, wszystkie doznane łaski i sformułować serca życzenia dla tych, którzy będą razem z nami zasiadać do wielkanocnego śniadania. Co więc trzeba życzyć na początku tego Wielkiego Postu? Idąc za niedzielą pierwszą, za Ewangelią, trzeba po pierwsze życzyć nam sobie, abyśmy szli posłuszni Duchowi Świętemu, jeżeli trzeba nawet na pustynię. Trzeba nam życzyć takiej uważności, jaką ma Jezus podczas pokusy, że potrafi rozróżnić wszelkie słowo, które pochodzi od złego. Trzeba nam żyć z takiej świadomości, że świat jest nam dany do używania. I trzeba nam widzieć także w całości nasze życie i dostrzegać i aniołów, którzy są nam posłani na posługiwanie nam i także dostrzegać działanie złego, który chce nas kusić. Życzę więc takiego szukania Jezusa, słuchania Jego słowa, przyjmowania i rozpoznawania w naszym sercu, tak jak to rozpoznanie się dokonało w tych sercach dwóch uczniów idących do Emaus. Życzę radości z wiary i ze zmartwychwstania Jezusa. Na ten czas piękny, trudny, bojowy i rozstrzygający Wielkiego Postu przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.